Cześć, jest 25 sierpnia, jest już dosyć późno, bo jest po 11 za 20 minut. Więc dzisiaj trochę sobie pospaliśmy, bo mieliśmy ostatnio dni mocno, intensywnie aktywne. Gdzieś wszędzie jeździliśmy cały dzień, poza domem spędzaliśmy. Dzisiaj taki luźny dzień, odpoczywamy sobie. Jesteśmy w domu Desty. Jakoś teraz sami siedzimy, wszyscy gdzieś wybyli. Desta pojechał z Paulem do Immigration Office. Tam załatwiają mu przedłużenie wizy. No, my się niedawno obudziliśmy, jesteśmy sami. Zobaczymy, jak to wygląda. Dom Desty jest naprawdę spory. Naliczyłem chyba co najmniej 5 czy 6 pokoi, takich pokoi oddzielnych. Tutaj jest łóżko. Aha, to jest w ogóle pokój siostry Desty. Tylko jak nam powiedział, ona tutaj w ogóle nie śpi. Tylko czasami bywa przebrać się. Tu jest jej kącik i jej szafa. Z pokoju wychodząc mamy tutaj taki pokoik, jak nie wiem jakiego przeznaczenia. Stolik, taka ława, fotelik, tu jeszcze jeden stół, tu można sobie usiąść. Desta jest też surferem, to jego jest deska surfingowa. A wyglądając tutaj przez wyjście, taki wiejski klimacik. Tam jest przedszkola, jest dosyć głośno od tego przedszkola, bo dzieci śpiewają, grają, tańczą. W tą stronę jest wejście. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. W ten sposób wyglądają zazwyczaj salony w indonezyjskich domach. Tu jest naprawdę bardzo kulturalnie, bardzo fajnie. Znaczy ogólnie chodzi o to, że jest telewizor i nie ma sofy, kanapy, tylko dywan albo taka mata i to jest po prostu salon telewizyjny w Indonezji. Tu jest naprawdę bardzo ładnie, czysto kulturalnie, jak na tutejsze warunki, bo jest jeszcze taka właśnie ława, stolik, fotele. Tutaj jeszcze jeden poziom pomieszczenia gościnnego chyba też jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo czysto jak na indonezyjskie warunki. No i wyjście, ganek i oczywiście przed wejściem buty. I tutaj jest pokój siostry, chyba siostry, tak mi się wydaje. Tu prawdopodobnie jej zdjęcia. Tutaj jest kolejny pokój. Nie wiem, kto tutaj w nim mieszka. Może Desta. I tutaj jeszcze jeden pokój. W nim mieszka chyba teraz Paul. A, jeszcze bardzo ciekawie tutaj wygląda dach. Naprawdę bardzo, po prostu konstrukcja drewniana i dachówka. Żadnego ocieplenia, uszczelnienia, izolacji, nic. Tutaj czy jest pokój, nie mam pojęcia. Możliwe, że nie jestem pewny, chyba jeszcze ma brata Desta. I tutaj jest pomieszczenie wielorakiego użytku. Oczywiście na pierwszy rzut oka widać kuchnię. Stół tutaj z podstawowym jakąś tam herbatą, kawą, cukrem, krupukiem oczywiście. Tej sztućce, kuchenka gazowa. I oczywiście, tak jak już tam wcześniej pokazywałem, palenisko do gotowania wody. I tutaj jest studnia, z której jest pobierana woda. Tak mi się wydaje, że tutaj całe to pomieszczenie wcześniej było na zewnątrz budynku. Tak jak tutaj widać, że tu jest koniec budynku. No bo studnia na pewno była na zewnątrz. No ale po jakimś czasie dobudowali tutaj dach, żeby dołączyć to jakby do budynku. No i tutaj jest pralnia, pralnia-suszarnia, tutaj robiliśmy sobie pranie i teraz tutaj suszy się jakiś skuter. No tutaj nie są warunki czystościowe w najlepszym stanie. Tutaj jest właśnie studnia, którą przed chwilą pokazywałem i ona jest naprawdę głęboka. Woda jest w tej chwili na poziomie, myślę, że jakieś 20-30 metrów w głąb.
Jak widać, tutaj mają też i do ręcznego wyciągania wody, ale jest i pompa. Tylko nie ma jakby wody bieżącej, tylko trzeba włączyć pompę i wtedy stąd leje się woda tutaj do tego zbiornika. I tak samo w łazience. O, cicia, czyli jaszczureczka mała. Tak samo tutaj po włączeniu pompy leje się woda do tego zbiornika i później używamy już normalnie takich czerpaków do polewania siebie, zalewania czegokolwiek, co potrzebujemy. Więc nie ma tu jako takiej bieżącej wody. I kibelek. W ten sposób wygląda. A i tutaj jeszcze jest kącik do zmywania naczyń. Jak mi się wydaje, bo tutaj zazwyczaj stoją i zmywają tutaj naczynia. Teraz Kasia zademonstruje, jak się zamyka w łazience. O, w ten sposób. Trzeba sobie zastawić drzwi i można zacząć się prysznicować. Urwały się drzwi, no ale po co je znowu przymocowywać, jak można je po prostu zastawić. Nie ma problemu. To jest indonezyjski luz. I jesteśmy jeszcze właśnie tutaj na zewnątrz. Tak tu wygląda okolica przed wejściem do domu Desty. A to jego dom właśnie. Jest naprawdę spory. Hodują własne kury. Mają własnych kilka kurek. Pewnie do znoszenia jajek i na jedzenie. A więc tak właśnie wygląda indonezyjski dom. W środku. Ten naprawdę jest bardzo schludny, czysty, w miarę urządzony. To jest naprawdę niezły dom, jak na tutejsze warunki. Tak wczoraj rozmawialiśmy z Polem i doszliśmy do tego wniosku, że tutaj dom się nie liczy. Liczy się przede wszystkim. Pierwsze, co ludzie kupują, to skuter, żeby się przemieszczać. Musi być ładny, żeby się pokazać skuterem. I numer dwa to jest telefon, smartfon. To jest podstawa, bo i ubrania jeszcze. Bo ludzie widzą skuter, telefon i ubrania. I tym się robi pierwsze wrażenie i to jest bardzo ważne. A to, co jest w domu, to mało kto zagląda do twojego domu. Jak to będzie tam wyglądało, to już nikogo więcej nie obchodzi, więc no takie to mają po prostu podejście. A Desta jest naprawdę niesamowicie gościnny. To jest po prostu super chłopak. Zabiera nas na różne wycieczki, gości nas tutaj w swoim domu i naprawdę robi to zupełnie bezinteresownie. Nic za to nie chce, no jest po prostu... No takich ludzi trudno spotkać. Więc naprawdę respekt dla Desty. Sprawia mu to po prostu przyjemność i tyle. Właśnie wyszliśmy na śniadanie, jesteśmy tutaj na głównej ulicy. Jest spory ruch. Niestety sporo pozamykana. Dużo rzeczy pozamykane. Oczywiście sklep z telefonami, z kartami, z doładowaniem. Jest ich po prostu cała masa. Czyli nie trzeba maskać. Telefon, kartę można kupić wszędzie. Sklep z owocami. Jak w końcu weszliśmy tutaj do takiej knajpki przy drodze. Zamówiliśmy sobie mi ayam, czyli no nasze tradycyjne dobre do jedzenia. Kasia ma sok z awokado z mlekiem czekoladowym. Wow, dobre. Pizza. Naprawdę.